Czerwiec przyniósł szczyt, jeśli chodzi o tempo wzrostu cen. Ono było napędzane kilkoma elementami także stricte związanymi z pandemią. Po pierwsze, widzieliśmy dosyć wyraźne wzrosty cen w sektorach czy w częściach koszyka, w których mamy do czynienia z takim skumulowanym popytem związanym z pandemią. Skumulowanym popytem albo dlatego, że część sektorów była niedostępna w okresie restrykcji, albo skumulowanym dlatego, że zmieniły się preferencje konsumentów. Takim przykładem może być na przykład łączność, gdzie mamy do czynienia ze zwiększonym popytem na usługi i ceny wyraźnie rosną, albo na przykład turystyka krajowa, gdzie ewidentnie ta preferencja spędzania wakacji w kraju, a nie za granicą sprawia, że ceny turystyki krajowej wyraźnie nam od kilku miesięcy rosną. Natomiast to jest coś, co pojawiło się teraz po zdjęciu restrykcji, to nie będzie trwało przez kolejne miesiące. Drugi element to to, że w całej gamie sektorów, żeby działać, musiały się one dostosować na przykład do bardziej restrykcyjnych wymogów sanitarnych. To pociągnęło za sobą koszty, które zostały przełożone na konsumenta, ale to jest także zjawisko jednorazowe. W związku z tym te dwa czynniki, które pchały nam inflację w górę w czerwcu, nie będą raczej funkcjonowały w dłuższym horyzoncie, natomiast w dłuższym horyzoncie zadziałają dwa inne czynniki. Pierwszy to to, że obserwujemy drastyczne wyhamowanie presji płacowej. Płace przed pandemią rosły około 7% rok do roku, teraz rosną o niecałe 2% rok do roku. Dynamika wynagrodzeń to jest istotny komponent kosztowy po stronie usług i coś, co przez ostatnie kwartały pchało ceny usług w górę. Więc ten element nam się na najbliższe kwartały wyłącza. No i drugi element to to, że pomimo stopniowego powrotu do normalnej aktywności, wciąż wydajemy mniej niż wydawaliśmy zazwyczaj. W związku z tym ta siła popytu sprawia, że trudno jest podnosić ceny. Te dwa czynniki działają wręcz dezinflacyjnie i będą pchały inflację w dół i myślę, że tutaj oceny i prezesa Glapińskiego i oceny z ostatniej projekcji inflacyjnej pokazujące stopniowy spadek inflacji przez najbliższe kwartały z takim już bardzo niskim poziomem, nieznacznie powyżej 1% na początku 2021 roku są trafne i rzeczywiście jest dużo czynników, które na takie trendy inflacyjne wskazują.